W tej edycji dołączył do grona jury Andrzej Piaseczny. No i tutaj muszę zapytać czarną mamę, która tyle edycji już przesiedziała za stołem jurorskim. Jak się sprawdził pan Andrzej? Wiesz, to oczywiście nie mi oceniać, bo ja wolę oceniać taniec niż kogoś, czy jest dobrym jurorem, czy nie. Mogę powiedzieć to, co ja czuję jako osoba siedząca obok niego. Uważam, że wprowadził bardzo dużo luzu, śmiechu, radości do naszego jury. Jest takim, wiesz, pogodnym człowiekiem, mającym wokół siebie naprawdę dobrą aurę, dobrą energię. Siedzę między nim a Michałem cudownie. Jeden i drugi, taki, wiesz, pozytywnie, uśmiechnięci. No naprawdę uważam, że jeżeli w ogóle można użyć słowa, zdał egzamin, dziesiąteczka. A czytacie między występami swoje notatki? Bo tam z balkonu widziałem, że coś tam jest. Tak, wiesz co, ja w ogóle mam zwyczaj, to zobacz, tyle edycji od początku. Ja przed każdym odcinkiem siadam sobie w garderobie, taki naprawdę na pół, 4 godziny, 40 minut. I przypominam sobie różne informacje dotyczące danego tańca. To nie są gotowe teksty, natomiast to są takie informacje, które na przykład będę chciała popatrzeć, czy w tym tańcu zobaczę to, to, to i to, czy nie. I potem ktoś tańczy i ja patrzę, no tak, zatańczył to dobrze, to źle, to dobrze, bo wiesz, wszystko mamy w głowie, ale jednak pewne rzeczy trzeba sobie ciągle przypominać. Ja nie odcinam kuponów, ja jestem sędzią, który jest cały czas przygotowany. Wiesz, my mamy parę sekund na to, żeby szybko podjąć decyzję, co chcemy powiedzieć. Także tak, robimy notatki. Oczywiście Andrzej się śmieje, że zagląda do nich. I że nic nie może rozczytać. On nie zagląda, on sobie żartuje, on ma swoje myśli, ja mam swoje myśli. Ja mam czasami napisane takie, wiesz, słowa, których podejrzewam, on też nie rozumie, bo to są słowa hasła. Jasne. To są słowa, wiesz, takie nie zdanie od początku do końca, tylko słowa klucze.